Powiedziałby pan, że Leszek Balcerowicz popełnił błędy? No, to dzi dzisiaj troszkę jest też. E łatwiej nam oceniać z większą perspektywą, patrzeć na ten okres. Na, na pewno w tamtym okresie brakło dwóch elementów i my o tym też mówimy na spotkaniach w całej Polsce, że w pierwszym okresie transformacji brakło po pierwsze pewnego pakietów osłonowych dla tych ludzi, którzy byli wypychani poza duże przedsiębiorstwa, poza, poza, poza PGR-y, poza administrację publiczną. No i to A, była odpowiedzialność ówczesnego wicepremiera Walcerowicza. Ale brakło też pewnego dialogu społecznego już wtedy. wtedy. Mówił ktoś Powiedział kiedyś, że wtedy prysnęła taka niewidzialna nic łącząca polskie społeczeństwo z rządzącymi. Ta nić wykształciła się w okresie pierwszej Solidarności, była później widoczna w takim tym dialogu. Tu I... trochę pana skoryguję, jako człowiek, który pracował przez lata w tygodniku Solidarność. Zawsze mówimy, że nie ma pierwszej i drugiej Solidarności, <kluzny> dlatego że, wie pan, są ludzie, którzy od 80. roku nieprzerwanie są w Solidarności. I co? pani chyba nie powie, że, że byli w jakiejś innej Solidarności. Oni są cały czas w tej samej. To prawda, ale jak popatrzymy sobie na te wartości tej Solidarności lat 80. i później te, to, co jak związek działał, jak wpływał na politykę w latach 90 i kolejnych. Postulaty socjalne bliskie wiośnie są niezmienne. To prawda, ale na przykład my uważamy też, że związki zawodowe w zbyt dużym stopniu wpływają na przykład na, na politykę, e, politykę, na ustawodawstwo. Jest kilka przykładów ostatnich lat, które były nie do końca przejrzyste, transparentne. E, ale wy jako partia lewicowa, rozumiem, wspieracie rolę związków tak, zawodowych. Tak, absolutnie. Uważamy, że... że Związki zawodowe są naturalnym partnerem pracowników w przedsiębiorstwach, zakładach pracy. Natomiast te 30 lat to jest dobry moment też do pewnych podsumowań i Postawienia pytania, co dalej, bo kończymy pewien okres symboliczny 30 lat i powstaje pytanie, co przez kolejne 30 lat? W jakim kierunku pójdziemy z rozwojem gospodarki, rozwojem społeczeństwa, budowaniem wspólnoty, budowaniem nowego modelu działania państwa? I my te, spod, te pytania stawiamy od wielu już miesięcy, bo zaczęliśmy taką naszą trasę po Polsce. Jeszcze zanim rozpoczęła działalność Partia Polityczna Wiosna, robiliśmy w ramach ruchu społecznego debaty publiczne, burze mózgów. I bardzo wiele osób zgłaszało pokazywało pewne marzenia, aspiracje i mówiło, że chcielibyśmy, żeby, żeby te kolejne 30 lat było okresem, gdzie więcej osób dostaje skrzydeł, niż ma te skrzydła podcinane, żeby więcej osób dostawało szansę rozwoju. I ten głos był szczególnie słyszalny w małych miejscowościach. No... no właśnie, widzi pan, mówi pan o pewnej pewnym spojrzeniu z perspektywy i o wizji rozwoju. No ten model, który był właśnie przyjęty, tak się wydaje, przez większość z tego okresu 30 lat, no to był taki. Model polityki neoliberalnej, w której właściwie ludziom się mówiło, radźcie sobie sami. Nie pracujecie w PGR-ach, zakładajcie firmy. Straciliście pracę w górnictwie, zakładajcie firmy. No Wy zresztą górnictwo w ogóle chcecie zlikwidować. Tak, ale my chcemy to, my nie chcemy oszukiwać, bo dzisiaj górników się oszukuje. Mówi się, że broni się branży. Dokładamy każdego roku od 8, w tym roku nawet 17 miliardów złotych, a jednocześnie kopalnie są zamykane i górnicy tracą pracę. A w kiedy państwo przyjmuje działanie w sposób planistyczny, powie do 2035 roku wygasimy czy zlikwidujemy kopalnie, a jednocześnie przedstawimy pakiet osłon socjalnych, tak żeby nikt w tym okresie nie pozostał bez pracy, bez wsparcia, bez, bez środków do godnego życia, to wtedy mamy szansę, żeby ci ludzie nie tracili pracy, ale przechodzili do nowych sektorów, do branży OZE, albo też na wcześniejszą emeryturę. A górnicy w branży OZE, odnawialnych źródeł energii? E Część, osu, część osób prawdopodobnie z uwagi na wiek, stan zdrowia, być może kompetencje, będzie musiało po prostu odejść na wcześniejsze emerytury. Ale dzisiaj już pan spotka bardzo wiele przykładów, kiedy technika górnicze kształcą częściej osoby z branży OZE niż górników. Spotkał pana technika, które uczą termomodernizacji, a nie pracy pod ziemią. To się już dzisiaj dzieje. Ten Panie proces... przewodniczący, ale te no, budowania od, odnawialnych źródeł energii to, to jest, są projekty na lata. Tymczasem na przykład główne. Geolog kraju, profesor Orion Jędrysek mówi, że mamy zasoby węgla na 500 lat. To jest nasz zasób naturalny. To inne kraje by, nie, chciałyby mieć takie zasoby. Mamy z tego zrezygnować? Zupełnie no, inną kwestią jest zamykanie kopalń, inną jest modernizacja. No tak, ale jednocześnie i dobrze Pan o tym wie, że z każdym rokiem koszt wydobycia tego węgla się zwiększa. Bo czym ten węgiel jest głębiej, tym te koszty są coraz wyższe, są coraz większe ryzyka katastrof, wypadków przy pracy. Ale pamiętajmy też, że. A Niemcy chcieli w Polsce otwierać kopalnie. Ale pamiętajmy też, że, że kwestia górnictwa to nie jest kwestia tylko wyłącznie energii. To jest też kwestia zdrowia, środowiska, ale też efektywnego wydatkowania środków publicznych. W naszej ocenie, w sytuacji, w której brakuje tak wiele pieniędzy na programy społeczne, programy społeczne, które od kilku lat się pojawiają. My otwarcie mówimy i to podkreślamy, że program 500 plus jest jednym z ważniejszych osiągnięć ostatniego trzydziestolecia. I my nie boimy się jako, jako opozycja w stosunku do rządu mówić, że to było dobre rozwiązanie, ale. Ale 500+, plus jest, to jest dopiero początek początek naprawiania pewnych błędów z tego trzydziestolecia. Mówimy bardzo głośno o tym, że najwyższy czas na wprowadzenie minimalnej emerytury, która dodawałaby godne życie milionom emerytów i emerytek. No Określiliście to nawet na poziomie 1600 zł, ale pan to policzył? Czy policzyliście to w partii wiosna? Ile by kosztowało wypłacanie takiej minimalnej emerytury, niezależnie od zgromadzonych składów tak, ubezpieczeniowych? To, 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 jest, to jest koszt na poziomie 13 miliardów złotych. Czyli jak porównamy sobie na przykład to do kosztu dzisiaj programu 500+, plus Plus, to widzimy, że to są środki, które się w budżecie znalazły. Ja pamiętam, panie redaktorze, i pan też pewnie pamięta, dyskusję, która toczyła się w Polsce w 2015 roku, na początku 2016 roku, kiedy wszyscy, włącznie z panem profesorem Balcerowiczem, krzyczeli, że po wprowadzeniu programu 500 dojdzie do katastrofy, budżet się załamie, gospodarka stanie w miejscu, mówiło się, że polskie rodziny będą wykorzystywały Niecelowo te środki, a okazało się, że program działa, rozwija się i przywrócił godność bardzo wielu osobom. Ja przez ostatnie lata pracowałem w samorządzie, widziałem na przykład, jak zmieniała się sytuacja ludzi mieszkających w Słupsku. Widzieliśmy na przykład, jak zmniejszały się wydatki na pomoc społeczną, jak zmniejszała się kolejka do bezpłatnych obiadów w szkołach, jak, nowi, jak rodzice mogli zapisywać dzieci na kolonie w, w ośrodkach miejskich. Czyli ten program działa. Tylko po, trzeba powiedzieć, powiedzieć teraz, co dalej? Co dalej? Mamy grupę. Czyli Próbujecie teraz przebić, rozumiem, propozycje socjalne, społeczne, Prawo i sprawiedliwości. No Bo Mówicie, że, wyż, że emerytura minimalna 1600 zł dla każdego, także podnoszenie innych świadczeń. To jest, tylko zarzuca się wam, że nie policzyliście dobrze tych kosztów, że te 35 miliardów to jest na pewno niedoszacowane. Przede wszystkim, panie redaktorze, nie licytujemy się, tylko realizujemy dokument, który mam przed sobą, nazywa się Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w artykule 30 mówi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Powstaje pytanie: czy 500 tysięcy emerytów i emerytek w Polsce, którzy otrzymują emeryturę poniżej 1000 zł, ma prawo do godnego życia? Czy, czy te środki każdego dnia dają szansę do realizacji swoich praw, wolności i do życia niezależnego? Otóż nie. Dobrym przykładem takiego sposobu myślenia poza kilkoma państwami europejskimi jest również Kanada, gdzie ten program tej tak zwanej emerytury obywatelskiej... Bardzo bogate państwo. No to Jedno prawda. z najbogatszych na świecie. No to prawda, tylko pamiętajmy też bardzo ważną rzecz, że dzisiaj bogactwo państw to już nie jest tylko samego same PKB. My już trochę przez ostatnie 30 lat, pewnie pan tutaj ze mną się zgodzi, skupiliśmy się właściwie tylko na jednym wskaźniku do oceny działalności państwa. Pamiętam taką konferencję, gdzie jeden z polityków pokazywał, że jesteśmy zieloną wyspą. Ale w tym samym czasie kobiety wiejskie w Polsce dojeżdżały nawet 50 kilometrów do ginekologa czy do ginekolożki. W tym samym czasie zamykane były kolejne... Stacje kolejowe, kolejne połączenia autobusowe. No nazywano to zwijaniem państwa. Na przykład. Czyli my patrzymy trochę na państwo z innej perspektywy, jak się to przez te 30 lat przyjęło patrzeć, czy nie tylko z perspektywy fiskalnej, bo oczywiście dbałość o finanse publiczne jest jednym z obowiązków każdego polityka i polityczki, każdego obywatela i obywatelki, ale w konstytucji jest zapisane o wiele więcej zadań państwa, które powinniśmy realizować, a niestety przez taką politykę, która została właściwie zamknięta. W haśle nie da się. Ja pamiętam to 500 plus. Wszyscy krzyczeli, że się nie da. Nie da się, nie da się, nie da się. A my mówimy da się i musi się dać. I dzisiaj nie jest pytanie, ile to będzie kosztowało, tylko pytanie jest takie, czy nadszedł czas w Polsce, żeby w pewnych kwestiach dotyczących praw socjalnych, polityk społecznych, porozumieć się ponad politycznym podziałem powiedzieć najwyższy czas zakończyć wykluczanie ludzi. Panie jeszcze... Przewodniczący, otworzył Pan Konstytucję, to ja też ją otworzyłem. Artykuł 53 ust. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. A wy potem w tym samym zresztą artykule, na przykład rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, a wy chcecie zlikwidować klauzulę sumienia, to ma wytknięto jako właśnie złamanie artykułu konstytucji, chcecie także wyrugować religię ze szkół, to łamiecie konstytucję. Zaczniemy, zaczniemy od klauzuli sumienia. Klauzuli sumienia nie da, się, nie da się jej znieść, bo jakby jest jeden spraw człowieka i my o tym wiemy. Ale państwo musi nauczyć się i stworzyć mechanizmy, aby aby zagwarantować wszystkim tym, którzy chcą skorzystać z danego świadczenia medycznego, na przykład z legalnej aborcji, żeby mogli z tego skorzystać. Dzisiaj w Polsce, panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, ale są województwa, w których nie wykonuje się żadnych zabiegów przerywania ciąży. Bo lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia, do której mają prawo. Ale z drugiej strony, państwo demokratyczne, które realizuje całą konstytucję, nie tylko zapis o klauzuli sumienia i prawa do. Do wolności sumienia i wyznania, musi stworzyć mechanizmy, procedury, aby w takiej sytuacji zapewnić, <coughs> przepraszam bardzo, zapewnić dostęp do, do takiej procedury medycznej. Jeśli chodzi pytanie, o... no Panie przewodniczący, czy to jest procedura medyczna, czy tu znowu wchodzimy w, na grunt konstytucji, która gwarantuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej prawo do, do życia i także jest, jak pan wie, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wskazuje na to, że to, co wy postulujecie, czyli zabiegi przerywania ciąży do... 12 tygodnia jest niezgodne z konstytucją, Chcecie podważać porządek ustalony przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce. No, w, w naszej ocenie prawo do przerwania aborcji na żądanie przerwania do, ciąży, do 12 tak? do przerwania ciąży do 12 tygodnia jest prawem kobiety, prawem człowieka. To jest prawo człowieka, ale tak rozumiane przez, w bardzo specyficzny sposób przez niektóre kręgi lewicowe w Europie. Natomiast no, w takim na gruncie praw człowieka z, z, jeszcze z regulacji takich pierwotnych praw człowieka, no to jest to absolutnie pierwotne jest prawo do życia każdego. Ale wie pan, że na mapie, na mapie całego świata więcej dzisiaj jest państw demokratycznych, w których takie prawo kobiety posiadają, niż tego prawa nie posiadają. To są już państwa, które też podobnie jak Czyli Polska... Czyli będziemy tak tutaj stawiać prawa kobiety, a prawo człowieka, który no, jest jeszcze nienarodzony, ale jest już w łonie matki, to już są inne prawa, tak? Myślę, że, że dyskusja, w którą pan redaktor chce mi teraz ściągnąć, to jest dyskusja na dłuższą rozmowę, bardziej filozoficzną. My stoimy na stanowisku takim, że... Wie pan, Ludzi niewierzących, którzy w ogóle nie, nie wyciągają tego z przesłanek religijnych, ale uważają, że prawo do życia jest prawem do życia, także dla tych osób nienarodzonych. I taki stanowi wywodzą to też z Konstytucji, o której no. się dużo mówi. Konstytucja, jak wiemy, ma, ma nie tylko jeden czy dwa, dwa artykule, ale ma ich 243. I my musimy nauczyć się w końcu czytać Konstytucję od początku do końca. Dobrze, Panie Przewodniczący, to, to zostawmy. Natomiast mam pytanie, ponieważ kwestia finansowania bardzo też wywołuje dużo emocji. Robert Biedroń mówił, że pieniądze na finansowanie, Finansowanie działalności politycznej posiada ze sprzedaży gadżetów ze swojego sklepu pod nazwą domeny Robert Biedroń. Właścicielem domeny jest instytut, którym pan kieruje, Instytut Myśli Demokratycznej i także z wpłat na konto swojej fundacji. Jeżeli chodzi o przekazywanie przez instytut, czyli przez taką fundację właśnie, jest to nie, niezgodne z polskim prawem. Należycie się na, na zarzuty karne. Znaczy, po pierwsze, to jest taka ciekawa rzecz, że po raz pierwszy w Polsce nagle wszyscy się dziwią, że w Polsce można uprawiać politykę w sposób oszczędny, tani a nie za miliony. Ja wiem, że dzisiaj wszystkie stare partie polityczne, które wydają każdego roku z subwencji partyjnej, z budżetu państwa miliony złotych, dziwią się, że można zrobić coś za niewielkie pieniądze i to wygląda w sposób atrakcyjny to i, i angażuje. To ile kosztowało Będzie pan zaskoczony. Jesteśmy na... spływają teraz ostatnie faktury do nas. Będzie pan zaskoczony, jak przekażemy tą informację, ale to będzie naprawdę, będzie to... No to niech od razu na antenie Kilka... Polskiego Rady 24. To ja poczekam. Jeszcze przyjdę następnym razem i obiecuję, że to ogłoszę na pana antenie. Natomiast... Dobrze, ale nie, z fundacji szły pieniądze na działalność nie, polityczną? Nie, nie, nie mogą iść, bo, bo, bo ustawa o finansowej... Czyli Robert part... Biedroń przekazywał publicznie nie, ro, niesprawdzone informacje. Robert Biedroń mówił o, o całkiem innej kwestii. Mówił o tym e, O no, je... sprzedaży gadżetów ze sklepu. Tak, ale to dotyczyło etapu, kiedy nie istniała jeszcze partia polityczna. Kiedy Robert Biedroń prowadził debaty publiczne w całej Polsce, burzę mózgów w ramach instytucji Myśli Demokratycznej. Panie doktorze, zgodnie z polskim prawem, na koniec roku każda partia polityczna ma przedstawić swoje sprawozdanie. Do Państwowej Komisji Wyborczej. I zapewniam, że my takie sprawozdanie przedstawimy, w którym pokażemy po pierwsze, kto i jakie kwoty wpłacił. Tam będą nazwiska i kwoty, które zebraliśmy. Pokażemy, ile wydaliśmy w tym roku na działania polityczne, począwszy od, od konwencji 3 lutego. I myślę, że wszyscy w Polsce, również Pan. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, żeby polskie państwo i polskie partie działały bardziej oszczędnie, będą mile zaskoczone. Transparentnie. I jak, można, jak można oszczędnie prowadzić politykę w Polsce? Zamiast Panie wydawać. Przewodniczący... Ja, ja się dziwię na przykład, jak słyszę dzisiaj przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, że oni mówią, że na pewno wydaliśmy kilka milionów złotych, to tylko powinno być. Nie pojawiła się miliona. kwota miliona. Miliona, półtora miliona. Dzisiaj słyszałem, że ktoś mówił, że nasza trasa po Polsce i spotkania z Polkami i Polakami może kosztować nawet 2,5 miliona na złotych, to tylko, to tylko powinno prowokować panie redaktorze, pana i wielu innych dziennikarzy do sprawdzenia, ile wydają inne partie polityczne. Ale one mają dotacje z budżetu. E, no to tym bardziej trzeba zobaczyć, jak, jak te dotacje wy, wy, efektywnie wydają. Bo to jeśli jeszcze jedno pytanie na koniec, bardzo krótkie. Czy George Soros finansuje Instytut Myśli Demokratycznej? Nie, nic, nic o tym nie wiem, a ponieważ jestem prezesem, więc o tym bym wiedział. E, z tego, co pamiętam, nie mamy żadnych wpłat z zagranicy. E, wyłącznie Fundacja i Partia Polityczna utrzymują się z wpłat darowizn Polek i Polaków. To są darowizny różnej wielkości, ale dzięki nim możemy funkcjonować i jeśli mogę skorzystać, zachęcam wszystkich, żeby weszli na naszą stronę i wsparli wiosnę Bardzo Roberta Dziękuję. Biedzenia. Marcin Anaszewicz, wiceprzewodniczący Partii Wiosna, był gościem Polskiej Rady 24. A teraz dziękuję już serc. bardzo.